Dzień dobry Państwu, to jest program Biznes Polska Samorząd. Ja nazywam się Marcin Bąk, a moim i Państwa gościem w tym programie jest pan Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Województwo podkarpackie kojarzy nam się z taką ostoją tradycji, ostoją tradycyjnych wartości. Ilekroć odwiedzam to województwo, a zdarza mi się to kilkakrotnie w ciągu roku, no, muszę powiedzieć, że z prawdziwą przyjemnością przejeżdżam przez miasta, miasteczka tego województwa, ale myliłby się ktoś, kto by sądził, że to jest wyłącznie konserwowanie, tak? Wyłącznie trzymanie się tradycji, wartości. Bardzo wiele się dzieje w województwie podkarpackim, także jeśli chodzi o innowacje, także jeśli chodzi o transport. Porozmawiajmy o tym. Transport jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki. Jak to wygląda? Wiemy, że rządy, no, poprzednie, nazwijmy to umownie, dużo tutaj nie zwojowały w tym obszarze. Wręcz przeciwnie, była likwidacja linii kolejowych. Jak to w chwili obecnej wygląda na Podkarpaciu? Dobrze, przede wszystkim panie redaktorze, bardzo dziękuję za dobre słowo na początku. Faktycznie Podkarpacie to region nasz, tradycyjny, religijny, z którym się szczycimy, którym się chwalimy, i te wszystkie nasze tradycje, kulturę polską też, którą tutaj kultywujemy, no, w sposób szczególny pieczołowicie podchodzimy do tego, staramy się we wszystkich uroczystościach kultywować I zachowywać te tradycje. To jest bardzo ważne pod wieloma względami i różnych obrzędów, tak jak obrzędy dożynkowe. No, u nas naprawdę w każdej gminie odbywają się dożynki, które są bardzo pięknie zawsze przystrojone. Są wioski, pięknie są przeprowadzone. No to naprawdę warto przyjechać i zobaczyć takie obrzędy dożynkowe, które u nas są po prostu żywe. To tak mówię przy okazji odbywający się w tej chwili dożynek. Zachęcam państwa do odwiedzenia tego pięknego regionu Polski. Bardzo tradycyjnego i bardzo też kultywującego tradycję. A teraz konkretnie do pytania, panie redaktorze, jeśli chodzi o transport. Mówimy tutaj o transporcie kolejowym i o transporcie drogowym. Faktycznie warto powiedzieć o transporcie kolejowym, bo dużo się dzieje na torach podkarpackich. Kilka dni temu, 1 września, uruchomiliśmy linię kolejową z Domielca, z Dębicy do Mielca po 12 latach. Naprawdę ma pan rację, panie redaktorze. Tamte rządy o to nie dość, że nie rozwijały, nie dbały o kolej, to jeszcze likwidowały ją. Przykładem takim jest Mielec, miasto ponad 60-tysięczne, jedno z największych w województwie podkarpackim, które, proszę państwa, nie miało dostępu do kolei. Tam nie można było z tego miasta pojechać koleją do Rzeszowa, w żadną część Polski. To żeśmy zmienili, inwestując duże środki, którymi dysponujemy, te środki, które są w nasze budżetowe, budżetu samorządu województwa. 1 września zostały uruchomione pociągi, na razie 4 pary pociągów na dobę. No i już podróżni mogą korzystać z tej linii. Warto też powiedzieć o kolei aglomeracyjnej, która dotyczy Rzeszowa, ale też i 30 okolicznych samorządów. Co bardzo istotne, za ponad 700 milionów złotych zakupiliśmy tabor, posłaliśmy go na 4 linie dojeżdżające do Rzeszowa. I cieszymy się, że bardzo dużym powodzeniem cieszy się kolej, którą nazwaliśmy koleją aglomeracyjną, która dowozi pracowników, studentów, uczniów i wszystkie osoby zainteresowane szybkim dojazdem do Rzeszowa. Tak jak już powiedziałem, bardzo kosztowna, bo ponad 700-milionowa inwestycja. No ale miejmy nadzieję, że zwróci się po wielokroć, jak wszystkie inwestycje w transport, w komunikację. I chciałbym zadać pytanie, po części kierując się prywatą. Były czasy, kiedy odległe bardzo, kiedy z Warszawy można było dostać się w Bieszczady pociągiem stosunkowo łatwo. W tej chwili, jeżeli nie ma się własnego samochodu, to trafić w Bieszczady, znaczy dostać się w Bieszczady transportem zbiorowym łatwo nie jest. Czy jest szansa, że również ten kierunek zostanie poprawiony w najbliższych latach?
No tak, zgłosiliśmy do KPO trasy bieszczadzkie, linie 108, linie 107, które no dość istotne jest. Chcemy tam też przywrócić połączenia pociągów, choćby do Ustrzyk Dolnych, choćby do Łupkowa i do Komańczy, do Sanoka. Tam pociągi jeżdżą, zostały uruchomione w tym roku na okres letni pociągi regionalne, ale też jeżdżą pociągi dalekobieżne. Do Uherzyc Mineralnych w okolice Soliny można dojechać, do Sanoka, do Zagórza. Oczywiście w tej chwili jest problem z koleją dalej, żeby dojechać do granicy choćby z Ukrainą w Krościenku. No tutaj występują pewne problemy. Te linie muszą być również wyremontowane za ogromne środki. Na to też liczymy, że będzie wsparcie w tych projektach rządu polskiego. No bo samorząd przy remoncie wielokilometrowych linii no niestety sam sobie nie jest w stanie poradzić, ale liczymy, że tutaj też w najbliższych latach się faktycznie zmieni na kolei. No i te warunki się zdecydowanie poprawią. No i ta dostępność komunikacyjna Bieszczad, tak panie redaktorze, to warto podkreślić, od 2 lat przy bardzo dobrej też koniunkturze w tym rejonie, w rejonie Bieszczad, mamy bardzo, bardzo wielu turystów. Też wdzięczamy to całemu programowi, który tutaj realizujemy razem z samorządami gminnymi, powiatowymi. No i dzięki reklamie, którą sami robimy, ale którą też nam inni robią. No, Podkarpacie jest wspaniałym obszarem turystycznym. Oprócz Bieszczad, których nie trzeba chyba nikomu reklamować, warto wspomnieć na przykład o Górach Słonych, które są na północ od Sanoka. Wspaniały obszar, wciąż jeszcze dziki, wciąż mało zadeptany. Jest gdzie się wybrać w Podkarpacie, jeżeli ktoś chce poznawać piękno polskie. Ale skoro jesteśmy przy komunikacji, ja bym jeszcze ten temat, nad tym tematem się trochę pochylił. Via Carpatia to jest ogromna inwestycja, nie tylko polska, ale międzynarodowa. Ma połączyć kraje nadbałtyckie z tak naprawdę z krajami śródziemnomorskimi. Takie jest założenie. Wiadomo, że tu inwestycje, pieniądze na to idą z budżetów państw, no ale odcinek Via Carpatia przebiega przez nomen omen województwo podkarpackie. I jak tutaj wygląda współpraca z samorządu, z tymi przedsiębiorstwami, z organami państwowymi i międzynarodowymi przy budowie tej bardzo ważnej nitki komunikacyjnej? No tak, z tej trasy bardzo się cieszymy. Naprawdę na każdym kroku dziękujemy rządowi polskiemu, no i też wszystkim, którzy mieli wpływ na to, że ta droga powstaje, dlatego że to jest kręgosłup komunikacyjny naszego województwa. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, bo nie dość, że no będziemy mogli mieć połączenie już za niedługo, mam nadzieję, bo takie są plany realne, z południem Europy czy z północą, bo też Litwa, ale też ostatnie informacje są takie, że i Łotwa, i Estonia, i Finlandia, i kraje skandynawskie chcą się włączyć w ten wielki projekt, to też będziemy mieli łatwiejszy dojazd do Warszawy. W tej chwili naprawdę kilka godzin się ładnych jedzie do stolicy, a poprzez drogę przez Lublin będzie zdecydowanie bliżej. Będzie kilka ważnych węzłów komunikacyjnych, jak Rzeszów, Nisko, czy miejsce Piastowe, gdzie już myślimy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby stworzyć pewną sieć połączeń i dogodnych dojazdów do węzłów tej drogi. To jest bardzo istotne, żebyśmy tą drogę Via Carpatia skomunikowali z innymi drogami niższego rzędu, czyli z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby dać możliwość korzystania z tej drogi jak największej liczbie mieszkańców. Wiemy wszyscy, że jeżeli będzie dogodny dojazd, no to ze względów na bezpieczeństwo, ale także i czas przejazdu, większość mieszkańców będzie wybierało tą drogę, przemieszczając się i zarówno na północ, jak i na południe. To jest bardzo ważna droga. Dodam jeszcze tylko, że te odcinki na północy, do Lublina, w stronę Warszawy, będą
oddane w większości w tym roku i na początku przyszłego. Także tu już mamy zapewnione, że ta linia będzie w całości na północ oddana. Na południe jest oddany jeden kierunek do Babicy, do Kielnarówki. Dokładnie do Babicy jest budowana linia, ta droga i też za kilka lat powstanie. Ona jest bardzo trudna technologicznie, to trzeba powiedzieć, tam będą i tunele, i wiadukty. No i kolejne też są już budowane odcinki w stronę Dukli i Barwinka lub też podpisywane są umowy na wykonanie. To bardzo ważne, że w ciągu najbliższych kilku lat, tak mamy zapewnienie ministerstwa, że do 2026 cały odcinek podkarpacki będzie już uruchomiony. Tu mówimy o głównie kierunku północ-południe, ale nie należy zapominać o kierunku wschód-zachód. Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem, no ale ktokolwiek chciał pojechać samochodem na Ukrainę albo z Ukrainy do Polski wrócić, no to wie doskonale, jak to wygląda. Przejść jest po prostu zbyt mało. Czeka się po kilka, kilkanaście czasem godzin na przejściu granicznym. Ma powstać nowe przejście graniczne w Malchowicach. To jest chyba kierunek większego rozwoju, większej przepustowości tego niezwykle ważnego obszaru, jakim jest wymiana między Polską a Ukrainą. Zdecydowanie. Wszystkie dane wskazują, że wymiana handlowa z Ukrainą będzie dynamicznie się rozwijać, będzie wzrastać. Do tego potrzebne są przejścia graniczne, żeby te korki zlikwidować, o których pan redaktor powiedział. One tworzą się dlatego, że tych przejść granicznych jest bardzo mało. Cały czas jest bardzo mało. Cieszę się, że Sejm i rząd i osobiście przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, pan marszałek Kuchciński, zabiega o to, żeby tych przejść było znacznie więcej. To są też wielkie korzyści dla Polski. Trzeba powiedzieć, że każdy z przyjeżdżających osób z Ukrainy do Polski zostawia tutaj setki złotych. Są nawet policzone, że to są naprawdę bardzo duże środki, które są tutaj zostawiane. Kupują różne materiały budowlane, spożywcze, meble. No, w każda w zasadzie dziedzina gospodarki może tutaj sprzedawać swoje towary. Do tego potrzebne są przejścia graniczne. I to, co pan redaktor powiedział, faktycznie kilka dni temu został wmurowany kamień węgielny pod budowę kolejnego przejścia granicznego niedaleko Przemyśla, na trasę w stronę Sambora, w stronę Drohobycza i też tej części karpackiej. To jest bardzo istotne przejście, dlatego że ono uruchamia niejako nowe obszary tutaj możliwości przyjazdu tych pasażerów i turystów też, bo też liczymy, że ten ruch turystyczny akurat nie na tym przejściu będzie odgrywał dość duże znaczenie. Prowadzi na przykład do prostej linii do Truskawca, do Drohobycza, który już wspomniałem. Truskawiec jest dużym uzdrowiskiem, chętnie odwiedzanym przez Polaków. Będzie tam po prostu znacznie bliżej. Także liczymy na to, że to przejście graniczne naprawdę zmieni też i zmniejszy te kolejki i spowoduje znacznie większy ruch. No ale też korzyści dla Polski i dla Podkarpacia oczywiście, bo to jest jednoznaczne. Panie marszałku, komunikacja to jest jedna kwestia, ale sprawy zdrowotne są również ważne. Robot medyczny Da Vinci, pracujący w szpitalu w Rzeszowie, to brzmi trochę jak fragment powieści science fiction, ale to nie jest powieść science fiction, to jest rzeczywistość. No tak, zdecydowanie. Chcemy rozwijać chirurgię robotyczną na terenie województwa podkarpackiego. Pierwszym, można powiedzieć, takim zalążkiem naszych działań to jest robot Da Vinci, który jest robotem urologicznym, który już pracuje i w ramach tych działań, które wykonuje w szpitalu klinicznym numer 1 w Rzeszowie, zostało już wykonanych kilkadziesiąt operacji. To jest jeden z tych działów, które chcemy rozwijać, jeśli chodzi o nasze inteligentne specjalności. Dlatego, że ten robot nie dość, że jest bardzo precyzyjny, bardzo pomaga lekarzom w bardzo precyzyjnych operacjach. Też wiadomo już, że jest zdecydowanie mniej powikłań, a
pacjent po prostu przebywa w szpitalu znacznie, znacznie krócej. To są te duże korzyści, dlatego stawiamy na tą technologię, najnowszą technologię, chcę powiedzieć, no ale też chcemy rozwijać tą chirurgię robotyczną, kupując inne tego typu urządzenia. A co warto powiedzieć, mamy specjalistów tak do wysokiej klasy na Podkarpaciu, że może tutaj powstać ośrodek szkolący innych lekarzy, innych medyków w dziedzinie właśnie chirurgii robotycznej. Na to liczymy, łącznie z akredytacją. To by było naprawdę taki ważny element, który chcemy rozwijać, wpisujący się w nasze inteligentne specjalności. Na razie jedno urządzenie tego rodzaju pracuje, ale to chyba nie koniec działań w kierunku robotyzacji medycyny. No tak, zdecydowanie. Na razie pracuje jedno, choć bardzo intensywnie trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ilość zabiegów i operacji nim wykonywanych, to jesteśmy w czołówce w Polsce. Ale już zaglądamy, przyglądamy się kolejnym urządzeniom, które z pewnością będziemy chcieli dokupić i rozwijać. Nazwaliśmy to rozwój chirurgii robotycznej w województwie podkarpackim. Taki projekt jest, uzyskał akceptację i będziemy to rozwijać. Panie marszałku, bardzo dziękuję za tą garść cennych informacji na temat tego, co dzieje się w województwie podkarpackim. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i zapraszam na Podkarpacie. A jest naprawdę po co do Podkarpacia się wybrać. Naszym gościem był wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.